Wybaczcie chwilową przerwę, ale musiałem zmienić miejsce do nagrywania filmików, jako że skończyło mi się. I że magia nigdy nie gubi rzeczy i może to praktycznie zagwarantować. I jeżeli coś zniknęło, to praktycznie nie dlatego, że ktoś to ukrał. I niestety nie może Edgeworth określić tej części zeznania jako ostateczną. Ale dalej nie ma motywu, który postanowił, że to złodziejstwo. I my też mamy taki motyw dla zabójcy. Złodziejstwo. I teraz czas kontratakować. I zobaczmy. Jest tu dość ciężko się zorientować, jako że to jest jedyny trop, który mamy i który nie jest jeszcze do cna wyzuty z kłamstw, więc musimy się trzymać tego tropu, dopóki mamy szansę. Teraz uwaga. On mówi, że sejfem, że wyciszyła sejf, ale sejf był ukryty pod ramką ze strojem Edgeworta. Więc wykluczałbym fakt tego, że objection, że no po prostu magia mogłaby wiedzieć o sejfie, to też sprzeciwmy się. Czy życzysz sobie kontynuować mówienie, że pani Bird została nastawiona na kradzież czy coś? Znaczy kradzież czegoś? Czemu nie? To w końcu prawda. To dzięki twojej logice doszliśmy do koncepcji złodziejstwa. Ale musisz być także poinformowany o tym, że sejf jest sekretnym sejfem, którego istnienie jest wiadome tylko prokuratorom. I znajduje to trochę dziwne do uwierzenia, że ten sejf był częścią planu, ale... A mogła znaleźć przez przypadek. Ale podważamy to. Wątpimy w to. Ponieważ złodziej dokładnie wiedział, czego szukał. W końcu tylko szafka z książkami i sejf były celem. No i nawet Gumshoe nie wiedział przez ten safe. Znaczy nie wiedział o tym safe'ie. Więc on już, że zabójcą jest prokurator? Interesująca konkluzja. To coraz bardziej wygląda na bardziej i bardziej prawdopodobne, a Porcelain trochę zaczynał się płacić. Coś nie tak, prokuratorze? Czy masz jakąś inną ofiarę na myśli? Ja... Szlak, czemu? Co cię... No, to wszystko moja wina. Portsman wyznaje. To Jean. On wiedział. On wiedział o sekretnych sejfach. Co powiedziałeś? Byliśmy partnerami i... I powiedział o sekretnych sejfach. I co znaczy, że... Nie mogę w to uwierzyć, ale złodziej, który włamał się do pokoju, to prawdopodobnie Jean. Ale Edgeworth chyba dalej w to wątpi. I zwala na magii to, że chciała powstrzymać go od złodziejstwa. I to było w samoobronie? Kto wie? Ale Magi dalej mówi, że nie mogłaby nigdy strzelić, nawet jako ochroniarz. Wygląda na to, że to właśnie Jim, który ukradł klucz.
No i właśnie, Porcelain mówi, że mógł odzyskać klucz mogła poprzez zabijanie właśnie Jima. A Porcelain mówi, że oskarżając Jima, ustawia wszystko w jak najlepszym porządku. I wygląda na to, że musimy wyjść z pokoju Edgeworth'a, ponieważ to on jest prokuratorem, który został przydzielony do tej sprawy. I niestety musi Gumshoe się uspokoić i musimy opuścić pokój na razie. I spotkamy się znowu. Ciąg dalszy nastąpi. I w tych okolicznościach kończymy pierwszą część pierwszego epizodu. Zagrajmy w Eastern Investigations. To też skończysz nagrywanie, ponieważ dość duży materiał się nagrało. Żegnajcie.